No tak. Chyba czas zacząć. 21 biła. Witam wszystkich. Jest Gnio Szomano. Sobota, 8 czerwiec. 12 dzień fali. Chicken. No i już po portalowych naszych całych. No i powoli wychodzimy. Rano pewno to też pokazywałem, ale rano mi wszyscy nie oglądają, więc jeszcze powtórzę. Żółty krystaliczny wojownik. Dziś przypatruje się pozornym zbiegom okoliczności i rozpoznaję swoje miejsce i rolę w życiu. Smutek i ból wyrastają z niezrozumienia wymowy wydarzeń i znaków, które daje mi ciało. To, co nazywam karą za grzechy, jest w rzeczywistości informacją, jak powinienem postępować, by wzmocnić swoje ja i zyskać szacunek ludzi. No, to już każdy może to do siebie odnieść w całości, albo w części, albo wcale. Ale, tak jak powtarzam jeszcze, że dość istotne programy w związku z tą matrycą w taki sposób datowane i jak obserwując przestrzeń, no to dotyka to wiele osób. No, chyba sobie okno otworzę, może już mi muchy nie będą lecieć. Dzisiaj pierwszy dzień tylko z jedną burzą. Może w końcu w Kazimierzu zapanuje jakieś lato po noju. Chyba 17.59 był. Więc może jakaś stabilizacja w stronę pełni będzie szła. No i tak się powoli rozkręcimy. Słuchajcie, miałem się odnosić do całego zamieszania w związku z audycjami, ale w zasadzie to chyba już nie ma takiej potrzeby i takiego powodu, żeby to odnosić, bo tak po wszystkim, co się wydarzyło tydzień temu, a co okazało się, niektórzy pewnie słyszeli, że to jednak nie było tak, że Mikołaj zmienił hasła, tylko po prostu szaman nie mógł się zalogować. Po prostu ileś razy, no co najmniej 5 pamiętam, próbowałem, no i nic, żebym między tymi całymi kanałami, jaskinią szamana, tym sercem nowego świata się przyłączył, to potrzebuję się wylogować od siebie i zalogować tam, no i po prostu nie było takiej możliwości. Z racji, że nigdy coś takiego się nie zdarzało, z wyjątkiem sławetnego września 2012, no to byłem tak od razu, przyjąłem a priori, że to stało się podobnie. Post factum okazało się, że niekoniecznie tak było, że to może szaman sam się wylogował i sobie zawiesił te hasła, ale koniec końców nie chcę już do tego wracać. Chyba stało się tak, jak miało się stać. Trochę to przyspieszyło. Patrząc teraz na przestrzeń, no to wcale się nie dziwię, że to przyspieszyło. Może na logikę wtedy bym nie czuł tej potrzeby. Jeszcze mówiłem, że to po RODOS pewno się stanie. No a tu się okazało, że do RODOS jeszcze tam chwilę. Jeszcze teoretycznie mogą być dwie audycje. Nie, przepraszam. Jedna. Jest Gnio Szomano, no tak. No. Albo to 3 było, czyli 2 mogło być od tamtej soboty poprzedniej. No, a tutaj już się okazało, że to wcześniej. Czy Alina się przelogowała, aż mi się wierzyć nie chce?
No, kto się tam nie może usłyszeć, to niech próbuje do skutku. Być może ten livestream się tak obwiesza. To są jego funkcjonalności, takie niedopracowane chyba. No i trzeba aż do skutku. Niekoniecznie jest to wasz internet, po prostu tak jest. Trochę tutaj wam zdjęć będę zmieniać w miarę jak będę miał ten, bo fajne zdjęć z rejskiego naszego ogrodu znowu zrobiłem, więc niech one sobie nam tutaj towarzyszą. No i tak to sobie będzie lecieć. Wszystko to już przyłączam. No to rób Alina jeszcze raz. Spróbuj jeszcze raz. Bo to tylko ty nie słyszysz z tego co tutaj na... Aha, rób jeszcze raz. Napisz się tam Alinie na czacie, żeby spróbowała jeszcze raz się zalogować, no bo ja mówię do niej jakby słyszała, a gdyby słyszała, to by nie musiała tego robić. Tak to jest z tym naszym livestreamem. No i tak powoli się szaman rozpędzi, słuchajcie, ale dziś znowu po tej burzy po prostu, co mi się rzadko zdarza, ale sobie drzemkę uciąłem, może z godziną, może nawet pół godziny, już nie wiem. Przyjechałem z Lublina, byłem dzisiaj też w Matrixie wyjątkowo. Bo przeszczem powiedziała, że szaman ma się obciąć w sobotę akurat. Jak mówię, skurczę, słuchajcie, to zachobony. Szaman nigdy takie rzeczy nie wierzy, że trzeba się ściąć przy ubywającym księżycu, bo tak niektórzy stwierdzą, ale oczywiście jest to jakieś tam uzasadnienie fraktalne, co nie znaczy, że to trzeba tego jakoś tam przestrzegać, no ale jakoś w tym momencie akurat było to istotne, bo pół tygodnia tego akurat co chciałem się obciąć. To nie było fryzjerki, która mnie szczyże, chociaż powinna być. No i tak wyszło, że lepiej dziś do niej podjechać niż odkładać wszystko na przyszły tydzień, bo tak się po prostu mnóstwo dzieje. U szamana, że ten tydzień to będzie jazda następna bez trzymanki, choć w zasadzie taki jest cały czas. No, ale może jak w końcu się zamanifestujemy na tym RODOS i jakaś stabilność przynajmniej kilka dni będzie pogodowa, bo tam nie przewiduję, że przyjadę, wezmę burzę, no chyba, że wszyscy mieszkańcy by byli zadziwieni, bo to by było już drugi raz w ciągu 50 lat, że tam w czerwcu pada deszcz. A że burze są, no to pewno jeszcze rzadziej. Przynajmniej właśnie w czerwcu, do między czerwcem a październikiem. Bo to jest jedyna wyspa całego tego archipelagu Pelopones, która no, nieprzypadkowo jest zwana Wyspą Słońca, na której po prostu nie zbierają się chmury. Na wszystkich tych wyspach nie wiedzieć czemu. Znaczy jest zupełnie naturalne to jest, że nad wyspą zbierają się chmury, bo z reguły na wyspie, przynajmniej na tych greckich wyspach, one tak trochę w linii stoją w tym miejscu, północ-południe. No i wzniesienia na tych wyspach, które z reguły są, zatrzymują gdzieś tam nad środkiem wyspy, koncentrują właśnie prądy powietrzne, no bo to jest po prostu też mechanika tego. Z dwóch stron tych wzniesień ciepłe powietrze unosi się nad wyspę, no i ta koncentracja gdzieś na środku tworzy chmury. No i wszędzie tak jest, na tych greckich wyspach, z wyjątkiem właśnie Rodos. Tam chociaż te góry chyba są może i najwyższe, nie wiem, w zasadzie tego nie sprawdzałem, no ale ten cały Abdawiros ma ponad około 1200 metrów, to jest całkiem jak na tak niedługą, niedużą wyspę. Całkiem sporo, powiem wam.
No i tam nie tylko, że deszcz w zasadzie między czerwcem a właśnie październikiem nie pada nigdy. W maju się czasami zdarza jeszcze na początku i to jest wszystko. W zimie czy tam w tym okresie poza latem jak najbardziej, natomiast w lecie nie. No i też niezmiernie rzadkie są w ogóle chmury. Jakiekolwiek, zaznaczam, nie jakieś tam duże zachmurzone niebo, bo tego jak byłem tam w sumie 3 tygodnie, to nie zdarzyło się nigdy, żeby były chmury. Raz, tak jak nieraz powtarzałem, była krótka ulewa, po czym tęcza, no i wcześniej z tego powodu się troszkę zachmurzyło, no ale to wszystko trwało może godzinę. I to był ewenement, że wszyscy się skrobali w głowę. No i może ze 2 razy jeszcze, właśnie tym drugim razem jak byłem, pojawiały się chmury w ilości takiego jakiegoś małego, pierzastego kłębka, który znikał szybciej niż się pojawił. No, na rodosowych chmurach można, czy w ogóle w tym powietrzu, ćwiczyć szamańskie procesy tworzenia i tworzenia chmur na przykład. Tam jest taka moc natury i taka przestrzeń i służąca też wyluzowaniu się totalnemu, że dość łatwo te procesy zachodzą. Tworzenia można zaczepić właśnie gdzieś tam. Taki myślokształt chmury o przestrzeń, no i fajnie się na nim nadbudowują. Potem para wodna i ta chmura dość szybko powstaje i równie łatwo ją potem rozpuścić. Także jak ktoś kiedyś będzie, to niech próbuje, może mu się uda. Do tego potrzeba na pewno przede wszystkim wyluzowania. No, to wyluzowanie generalnie tu na przestrzeni jest. Chyba przynajmniej u niektórych, i to najważniejsze. Co to z tego będzie, zobaczymy. No. I tam na tym RODOS praca, słuchajcie, też się zapowiada. Bardzo niezła i bardzo niesamowita, ponieważ jest to taka bardzo specyficzna wyspa. Nie mówi się o niej dużo na mapie takiej, można powiedzieć, energetycznej świata, bo niewielu, można powiedzieć, osób zdaje sobie sprawę, że jest to właśnie bardzo specyficzne miejsce, jeśli chodzi o podłączenie, czy o miejsce w ogóle właśnie takie na takiej energetycznej matrycy całej biosfery ziemskiej. Tam się zbiega dużo różnych lajlinii idących z ważnych miejsc. Jest to blisko Gizy, więc cały Egipt, można powiedzieć, jest podłączony też do RODOS w pewien sposób. No i jeszcze tam inne różne systemy od zarania dziejów prawdopodobnie zaczepione tam. No, nawet taka jest legenda, że na tym Attaviros kiedyś to była tak jak Olimp w Atenach, czy nie wiem gdzie ten Olimp jest, na lądowej Grecji. Jakoś tutaj nie... Ta mitologia grecka to nie jest moja mocna strona. No w każdym razie Olimp jako góra bogów gdzieś tam w Grecji też jest. No i ten Attaviros na RODOS, bo tak się ta góra nazywa, Attaviros, też taką trochę funkcję pełni. Będziemy to sprawdzać pewno. Uda nam się, albo się nie uda, zdobyć ją, to się okaże, bo to może być mocna wyprawa. Jeszcze tym bardziej, że pewno trzeba będzie iść w nocy, żeby się nie przegrzać w dzień.
No. Alina się już zalogowała. Czyli trzeba do skutku. Czy Alina chce jeszcze słońca na rodo zjeść? No to faktycznie. Można słońce jeść, no ale zobaczymy, jak to z tym jedzeniem tego słońca będzie. Powoli, słuchajcie, szaman się rozkręci, ale po prostu jeszcze jakiś poburzową fazę ma, taką odświeżania pola chyba, bo ja już tak się z tymi burzami zintegrowałem, słuchajcie, trochę, że tak to moje pole trochę działa w rytm tych całych wahań. No właśnie teraz mi to spostrzeżenie przyszło, że to na skutek takiej synchronizacji właśnie z tym wszystkim, co dzieje się na zewnątrz. Tutaj jest bardzo wielka specyfika w Kazimierzu. Jest specyficzny bardzo mikroklimat, mimo że w zasadzie no, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego oprócz tych wzniesień specyficznych dla tego terenu. I lessowych wąwozów, ale słuchajcie, te lessowe wąwozy, mimo że nie są wysokie, wykorzystując to, że pewno już o tym mówiłem, no ale widać, jeszcze raz powiem, zaciągają, można by powiedzieć, taką strugę powietrza, która płynie zawsze nad dużą rzeką, jaką jest Wisła. No i tak trochę działają jako takie pompy, wyciągając to powietrze trochę zimniejsze przy wodzie zawsze do góry w sposób szybszy, co powoduje, że gdzieś tutaj, mimo że nie ma wysokich wzniesień, bo te wszystkie górki, no to mają tak pewno do 40, może tam jedna ma z 45, nie więcej przypuszczam. Nad poziomem Wisły, zaznaczam, nie nad poziomem morza. No i wyciągają to schłodzone powietrze. No i to wszystko zmienia lokalnie bardzo klimat. Ten klimat tutaj jest no, dosłownie na przestrzeni kilku kilometrów od Kazimierza. Ani wcześniej, ani później, mimo że brzeg Wisły wysoki jest miejscami właśnie między Annopolem a Kazimierzem, to jest jakiś tam pewno ze 40-kilometrowy odcinek Wisły i tam się zdarzają takie progi klifowe nad Wisłą, ale nie już wąwozy właśnie takie jak w Kazimierzu i tam nic takiego nie ma, natomiast tutaj jest bardzo specyficzny mikroklimat. Dużo więcej opadów niż wszędzie wokół, mniej stabilna pogoda, więcej mgieł się utrzymuje i tak dalej, i tak dalej. I nawet w tym takim chaosie majowo-czerwcowym się też dało zauważyć, że jest inna pogoda niż już 15-20 km od Kazimierza. Tutaj się odniosę do pytania na czacie odnośnie budowania domów wedle na przykład kierunków świata. No wedle na przykład, no, myślę, że wedle kierunków świata, no to to nakazuje wręcz logika, można powiedzieć. Co prawda u nas jest logika taka, że buduje się domy przodem albo tyłem do drogi, która idzie przed domem i w pewien sposób nawet podporządkowane trochę są przepisy budowlane temu. Jak się chce troszeczkę inaczej to ułożyć, to zawsze trzeba jakieś uzasadnienie,
No i przynajmniej działkę mieć na tyle szeroką, żeby to nie zahaczało, bo zawsze potem, kiedy to zahacza o granicę, to wtedy mogą być, dziękuję, to wtedy mogą być powody, żeby właśnie pozwolenia na takie ułożenie, umiejscowienie domu nie dać. Natomiast wtedy, kiedy my mamy możliwość, no to słuchajcie, oś kierunku świata, no to jest podstawową osią, na której dom się powinno z zasady swojej ustawiać po prostu, jeśli mamy taką możliwość. I to na osi właśnie wzdłużnej, czyli północ-południe. Bo jest to zupełnie najbardziej naturalne dla samych po prostu cykli natury. Więc jeśli mamy taką możliwość, no to jest podstawa. Ja nie wiem, czy kiedyś w życiu będę dom budował, ale przypuszczam, że jakiś airship, coś w rodzaju, ale to będzie airship szamana, na pewno nie airship z opon, czy tam tudzież podobny, no to nie wyobrażam sobie, żeby on nie stał na osi północ-południe i już w zasadzie nawet szukanie domu pod działkę w pewien sposób jest zdeterminowane tym, żeby ona była zgodnie z kierunkami świata postawiona. Szaman troszeczkę na budownictwie się zna, miał taki epizod, no może nie jakoś mocno długi, ale za to bardzo intensywny. Nawet taki projektowy, projektował wtedy dużo i w ogóle, także trochę się nad tym zna. Na Radiu Stadzie tudzież też, chociaż tak nie do końca się zgadza z tym wszystkim, co ona niesie, bo troszeczkę ten wpływ już całych geopatycznych pól jest coraz mniejszy na środowisko, czy może na pola ludzi, aczkolwiek to wszystko zależy od tego, na kogo to wpływa. Także tutaj też się do drugiej części tego odnoszę, pytania Arturo. Ale jak najbardziej, słuchajcie, warto takie rzeczy sprawdzać, bo czasami w tej ziemi są jakieś takie geologiczne uskoki i zaburzenia, które siłą rzeczy przejawiają swój wpływ na przestrzeń na tyle, że po prostu nie służą temu, co się dzieje na zewnątrz, no a szczególnie jeśli to ma być jakiś tam stały punkt, w którym przebywamy, typu dom. Więc takie rzeczy no, powinno się uwzględniać i jak ktokolwiek z was będzie kiedyś przed taką decyzją stał, zakupu działki czy coś takiego, no bo zanim ten dom będzie myślał o tym, żeby budować pod warunkiem, że będzie to taki budowany, no to najpierw pewna jakaś ziemia, działka się pojawi, no to warto przede wszystkim, słuchajcie, w taki sposób, kiedy zaczniecie, już sobie znajdziecie tą działkę i będzie się wydawało, że to właśnie ta, to się tak przygotować też do wizyty na tej działce, nie od razu lecieć i jak notarialnie podpisywać, tym bardziej, że wchodzimy w taką fazę, że raczej tutaj będzie coraz więcej i coraz taniej do wyboru niż coraz gęściej, coraz mniej i coraz drożej. I po takim jakimś odpoczynku dłuższym po prostu pojawić się w takim miejscu na spokojnie, pochodzić po takiej działce, poczuć ją, zobaczyć, czy to jest to miejsce, zobaczyć, czy się tam dobrze czujemy, poobserwować swoją przestrzeń, co się dzieje. Chodzi o taką głębszą integrację po prostu z tym miejscem, żeby nie podejmować takiej pochopnej, na hura hop decyzji, której potem możemy troszeczkę żałować, bo nie zawsze taki hura optymizm na początku potem się sprawdza. Także
warto sobie z tego zdawać sprawę. No i dopiero potem ewentualnie poczyniać następne jakieś ruchy. Przypuszczam, słuchajcie, że teraz coraz więcej ludzi właśnie w takim, czy może nie coraz więcej ludzi, tylko że do coraz większej ludzi, coraz większej ilości ludzi, o Boże, ta odmiana, szczególnie tutaj w takim kręgu, no może nie powiem alternatywnym, no ale takim o wyższej świadomości, u których no często jest taki problem podstawowy, na przykład chętnie by gdzieś coś zamanifestowali w postaci domu worshipa czy coś takiego, ale nie ma kasy czy coś innego, to jednak mimo wszystko wejdziemy w taką fazę, w taki moment, że wbrew pozorom może się to tak układać zupełnie troszeczkę inaczej niż do tej pory i może się pojawiać możliwość, jeśli tylko w was taka decyzja będzie, ale to może być na tyle inne, że na przykład ziemia, na której będziecie się tam teoretycznie mogli wybudować czy coś takiego, może będzie do was przychodzić niekoniecznie w formie od razu waszej własności i tak dalej. I myślę, że takie różne opcje właśnie będą się, trudno nawet określić, jak to będzie inaczej, jeśli to nie będzie własność, czy to tutaj będą jakieś zbiorowe zakupy, czy ktoś tam przekaże komuś ziemię. W każdym razie mówiłem o tym no już pewno sporo temu i zaczynam obserwować, że to się dzieje tak właśnie na przestrzeni, no bo słuchajcie, w pewien sposób jest to też taka na skutek pewnych zmian, które zaszły w świadomości, przynajmniej niektórych ludzi. Zawsze, generalnie ciąży takie wielkie poczucie i przywiązanie w ludziach do ziemi, to jest coś jako takiego, no ta własna działka, własna ziemia, własne pole, bardzo często no, jest utożsamiane no, prawie jak własne ciało. To wszystko są rzeczy, które nam służą tylko przez jakiś okres czasu. Może przez pół życia, może nawet przez większą część życia, ale czasami może przez kilka, czasami przez kilkanaście lat. No i słuchajcie, no to, że coś tam na tym postawimy, no to jeszcze nie jest powód do tego, żeby tak się do tego przywiązać, żeby po prostu stać się niewolnikiem tego, co posiadamy. Jak troszeczkę opcji w nas się zmieni, no to może się nagle pojawić, mogą się pojawić zupełnie inne. Czyli co dalej ten temat drążymy, co o wschodnich zasadach budowania osia pyta. Te wschodnie techniki budowania generalnie też są bardzo fajne. Kiedyś szaman się zajmował głębiej feng shui, ale nigdy się jakoś tam... Przepraszam. Jakoś tak mocno nigdy nie wkręcił ani w naszą tradycyjną geomancję i radiestezję, ani w feng shui, aczkolwiek wykorzystując całą tą wiedzę, ona czasami jest komplementarna feng shui do naszej geomancji, która ma też wielką i długą tradycję, tylko gdzieś tam w mroku dziejów po prostu została zapomniana. I to są piękne zasady. Trzeba sobie zdawać tylko sprawę z jednego, że one bardziej, te zasady były też, czy powstawały w czasach, kiedy materiały budowlane były troszeczkę inne, kiedy mieliśmy zupełnie inne materiały budowlane właśnie. I one w pewien sposób też wyznaczały, warunkowały bardzo wiele rzeczy. Dzisiaj już nie mamy tutaj aż takich obwarowań, nawet budując dom ze słomy czy jakimiś, wydawałoby się, tradycyjnymi metodami,
możemy się wspomóc w wielkim stopniu technologią, przemieszczając na przykład jakieś tam duże obszary ziemi, kiedy nam to potrzeba, kształtując teren i tak dalej, i tak dalej. Dawno temu raczej nie było to tak możliwe, jeśli nie robił to od razu jakiś tam słowa nie mam. No człowiek majętny, typu jakiś tam pan taki czy inny na włościach rękami swoich podwładnych, no to dla takiego szarego człowieka raczej było to niemożliwe, ponieważ to wszystko były procesy, które absorbowały, wyłączały go z życia, nie miał na to czasu, czy tam pieniędzy, czy jakiegoś tam innego dobra w obiegu, więc wykorzystywało się naturalne cechy, naturalne ukształtowanie terenu. I to wszystko powodowało, że te zasady, no, takie były troszeczkę pod tym kątem. Słuchajcie, przepraszam, na momencie muszę chusteczkę sobie przynieść. No, wybaczcie, ale tak jakoś właśnie. Próbowałem zatoki oczyścić. Dzisiaj nie mamy tych wszystkich obwarowań. Bardziej nas... Większymi obostrzeniami są często przepisy budowlane niż ukształtowanie terenu, bez względu na to, gdzie on jest. Ale jeśli oczywiście możemy to wykorzystać, mamy taką wiedzę, czy chcemy skorzystać z takiej wiedzy, bo często dopiero wtedy, kiedy stajemy przed takimi dylematami w takich sytuacjach w życiu, zaczynamy się nad tym zastanawiać, no to jak najbardziej polecam. Ale powiem wam, że miejsce jest, jeśli już faktycznie ktokolwiek z was zdecydowałby się, a nie ma działki w spadku, już nie jest z góry zdeterminowany, że to jest to miejsce, a nawet jeżeli jest to miejsce, czyli już macie jakąś tam działkę, no to właśnie poczuć to miejsce, zanim jakikolwiek projekt tam popełnicie, czy kupicie, czy zaadaptujecie, bo to też wszystko przecież może być na różne sposoby. Zanim się zdecydujecie, co tam postawić, to po prostu bardziej się zintegrować z tym miejscem i może uda wam się wejść w takie połączenie, że tak naprawdę to miejsce pokaże wam, co dla was w tym miejscu jest najkorzystniejsze i w pewien sposób to, co cały projekt i to wszystko, co potem się tam zamanifestuje, będzie jak gdyby no dzieckiem takiej głębokiej integracji waszej istoty z tym miejscem, gdzie chcecie zamieszkać. Bo słuchajcie, to są rzeczy fantastyczne, ale one się dzieją faktycznie. Nie są wymysłami, nie są wyśnione. To są pewne procesy, no może nie szamańskie, ale one mają taką trochę naturę procesów szamańskich, ponieważ dom jest bardzo, czy sama idea, samo pojęcie domu jest bardzo głęboką, archetypową, można powiedzieć, w naszym polu, w naszym umyśle, w naszej istocie, konstrukcją, takim solidnym, ważnym archetypem i kiedy dotykamy tego archetypu z racji naszych wyborów, decyzji życiowych, no to wszystko się uruchamia, no i ten proces może faktycznie być bardzo głęboki, a z pewnością, jeśli staniemy się na to otwarci, no to on się cały zoptymalizuje i wtedy niekoniecznie może zamanifestuje się, jeśli pójdziemy za tym procesem, nasze czasami nawet marzenie,
ale to, co się zamanifestuje, będzie najlepsze dla nas i z pewnością chętnie poświęcimy to może nie do końca harmonijne marzenie, które mieliśmy o własnym miejscu tutaj na Ziemi, czy akurat na jakąś tam część życia. Bo tak jak powiedziałem, no dom jest domem, każdy by chciał takie miejsce, czy może nie każdy, ale wielu ludzi, żeby to miało takie stare miejsce. Ale słuchajcie, no jeśli tak podchodzimy, że już o, jak będziemy mieć to miejsce i tak już zdeterminujemy swoje życie, do tego miejsca przywiążemy, no to w pewien sposób no, zamykamy sobie inne opcje. A jeśli jest to tylko element na jakiś czas, nigdy nie należy, czy nie powinno się zakładać, czy ten czas ma być długi, czy ma być krótki, bo skąd my mamy wiedzieć, jaki czas jest nam potrzebny w tym miejscu? Myślę, że dużo łatwiej podejść do tego, żeby to był czas optymalny, najlepiej nam służący i najkorzystniejszy dla nas. I wtedy to wszystko się objawi, a jak zdeterminujemy, a tutaj to najlepiej jakby był 10 lat, a może po roku okaże się, że ten czas już mija, bo otwierają się zupełnie inne perspektywy, fajniejsze, lepsze i tak dalej, i tak dalej. Więc zwracam uwagę na to, no dzisiaj taka audycja o domu, tak? No dobra. Zobaczymy, co z tego domu, gdzie ten dom nas doprowadzi. W każdym bądź razie warto się na pewno do tego nie przywiązywać. Pokazuję wam róże, czy to bóg jest, kurczę, nie wiem, które właśnie w rajskim ogrodzie powoli przekwitają. Szamana widzicie, jakby szaman sobie kiedyś, kiedy miał takie możliwości i można powiedzieć, cała przestrzeń niby to wspierała, tylko że no, przestrzeń decyzji tego nie wspierała, a szaman się nie zawściekał, że skoro nie będzie robić na siłę, no to pewno już dawno jakąś tam chałupę swoją szaman by miał. No i dzisiaj nie wiem, czy to było takie rozwiązanie dla mnie najkorzystniejsze, deko wątpię, a tak mogę sobie w cudownym rajskim ogrodzie mieszkać i zupełnie nie wiem, czy jeszcze przyszłą wiosnę i lato tam przeżyję, no bo już nawet tego lata tutaj nie dokończę, bo tu już się pojawiła szkoła na Hondraskach i nawet jak będę częściowo tu, częściowo tam, bo to w zasadzie jeszcze nie wiadomo, no to pewno tutaj ten rajski ogród w lecie sobie będzie stał pusty. Będzie tylko mieszkaniem dla ptaków i różnych innych cudowności, które tu się w nim manifestują. Te piwonie, które teraz wam pokazuję, to już chyba w następnej może jeszcze zdążę, albo i nie, bo jeszcze nie zgrałem z kompa. O właśnie, to była największa, taki pąk, który miał chyba z 8 cm. A teraz już jest pięknym kwiatem, po prostu takim niesamowitym. Już zapewne jutro albo za dwa dni zacznie opadać, bo po prostu to aż niesamowite. Ponad 3 tygodnie w zasadzie wróciliśmy ze Szczyrku po warsztatach 10 czy tam po 10. Dzisiaj mamy 9-8 czerwca, czyli prawie miesiąc proces wykluwania się tych piwoni z pąków trwał ze względu na zimno i na pogodę. To coś niesamowitego. To słuchajcie, nawet w Zakopanem pamiętam, miałem chyba do dzisiaj jeszcze tam są przed tą moją chałupą Zakopanem piwonie, to one nawet tam się nie wykluwają tak długo jak w tym roku w Kazimierzu. No. Takie to właśnie są.
kwiaty z rajskiego ogrodu szamana. I dzięki temu, że szaman się nie przywiązuje, to może sobie mieszkać w tym roku w takim rajskim ogrodzie, w przyszłym pewno w innym, rok temu był w jeszcze innym i po prostu jest to coś cudownego. A jakby tak się przywiązał i miał w końcu tą swoją wymarzoną chałupę, no to kurde, ja nie wiem, to bym może już przez 3 lata zbrzydła, albo bym się chciał ją, jej pozbyć i zamieszkać gdzie indziej, a tutaj i tak dalej, i tak dalej. A tak jest ta, w której mieszkam, najlepsza, jaka po prostu trudno mi sobie było wyobrazić inną, lepszą w tym miejscu, w tym czasie i spełniającą lepiej swoją rolę. No ale słuchajcie, na to też trzeba mieć miejsce w świadomości. Pamiętajcie, że bardzo nasza świadomość determinuje to wszystko, czego doświadczamy. Więc im bardziej sobie coś wyreżyserujemy w tej naszej świadomości, no to powiem tak, niekoniecznie się zdarzy jak w cudzie, czy jak to się nazywa, w sekrecie to pewnie. Niektórzy widzieli taki film, fajnie się go ogląda i tak dalej, no ale ja powiem tak, on trochę kurczę, sam z natury, no to taka wersja amerykańska doskonałości wszystkiego. No ale ja nie wiem, czy bym chciał koniecznie, żeby mi się manifestowało wszystko to, co sobie zaplanuję, no bo jeżeli już mam taką doskonałą zdolność w pewien sposób wizualizacji, wyobrażania sobie tego wyobraźni, no to w zasadzie jeszcze przerzucać to na materię, no to to jest strasznie nudne. Bo już jak ta materia jest, no to co potem? Znowu ją zamieniać i tak nakręcać z tego Matrixa? To jest trochę bez sensu. Nie ma tutaj wolności. No zresztą właśnie tutaj tej sfery ten film nie porusza. To wam pokażę inne cudowności z rajskiego ogrodu. Nie wiem nawet, jak się to nazywają. Te rośliny, ale po prostu są niesamowite. Tyle zdjęć, ile porobiłem w tym roku, to też bardzo, bardzo odniosę się a mamy jakieś swoje słowiańskie zasady. No właśnie geomancja, osia to są nasze słowiańskie zasady. No właśnie typu wkopywanie głazów i tak dalej, wysypywanie wapiennych takich podkładów pod płytę domu, jeśli jest on niepodpiwniczony. Jest to genialny sposób na neutralizację cieków wodnych. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że kiedyś cieki wodne na nas dużo, czy na nas, może nie na nas, ale na ludzi, dużo bardziej oddziaływały. Teraz w zasadzie one oddziaływują tylko w takich momentach, kiedy mamy bardzo osłabione biopole, no albo na istoty, które bardzo nisko wibrują ze względu na swoją świadomość, co też niestety jest z reguły powiązane, więc akurat tu nie dotyka tego nikogo z was. Którzy mnie tutaj słuchacie raczej, znaczy nie raczej, tylko na pewno. Żaden radiesteta wam o tym nie opowie. Jakby to słyszał, to pewno by jeszcze atakował szamana, że bzdury gada. No ale może zamiast atakować, to mógłby to sprawdzić i by się okazało, że coś w tym jest. Bo szaman to sprawdza od wielu lat. I też właśnie z tego powodu go w środowisku radiestetów nie lubili.
No bo w ich pojęciu deprecjonował takie cenne cenności, jakie to oni mają, czyli ich pracę, co absolutnie nie miało żadnego poparcia, bo ja nie deprecjonuję tej wiedzy, natomiast no, wpływ w związku szczególnie z tym wszystkim, co działo się na przestrzeni, i to w zasadzie w ostatnich 20 latach, był niesamowicie, się zmieniał każdego roku. A już po 2000 roku, no to można powiedzieć, że 80% populacji uwolniło się. Ja mówię tutaj przynajmniej o środowisku i o ludziach mniej więcej na tej szerokości geograficznej, którzy żyją w tym miejscu w Europie. Nie dotykam tutaj Ameryki Południowej na przykład, czy Afryki, czy takiej wschodniej Azji głębokiej. Tam trzeba by to sprawdzić w lokalnych warunkach. Jest to wszystko bardzo związane również z ogólnie przejawiającą się świadomością w danym miejscu. Wpływ taki właśnie różnych naturalnych, geologicznych struktur, cieków wodnych, uskoków i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wam powiedziałem, najlepiej jak nasze ciało w pewien sposób i nasz umysł uruchomią takie trochę magiczne, szamańskie procesy i to one nam pokażą, czy to jest miejsce dla nas dobre. Ponieważ radiestezja nasza nie uwzględnia bardzo często tego, że miejsce, które my wybieramy do życia na jakiś czas czasami, nawet jeśli to jest miejsce pod nasz własny dom, ma spełnić w konkretnym czasie w życiu istoty ma spełnić konkretne zadanie. Czasami wywołując mnóstwo, wydawałoby się, takich zewnętrznych działań na przestrzeni, które no, mogą bardzo intensywnie wpłynąć na nasze życie. Ale to wszystko jest zupełnie normalne. No i tutaj czasami niestety radiestezja tego nie uwzględnia. A w planie na przykład duszy było to z góry w pewien sposób powiedziane. Więc czasami pod tym względem też się warto zastanowić. O, teraz właśnie wam pokazuję żabkę. Ona ma, nie wiem, ze 2 centymetry. Takie żabki ze stawu, który wam pokazywałem też chyba gdzieś tam kiedyś, w porankach, czy może w jaskini, tydzień temu, nie pamiętam już. W końcu wyszły ze stawu i słuchajcie, teraz 2 dni nie byłem na ogrodzie, bo nie było okazji, no bo daleko mam. Ale 3 dni temu, no to po prostu spod nóg ich dziesiątki po prostu skakały takich właśnie po listkach, no bo one no malutkie, może 2, może 3 centymetry miały. No góra 3, ale nawet nie. I takich małych skaczących żabek, ciekawy jestem, ile ich przeżyje, bo widziałem tutaj troszeczkę ptaki też buszowały właśnie wtedy. Takie większe, bo to chyba dobry pokarm taki większy robak ta żabka była. No ale ruszyły na podbój świata. No i w tym naszym arpinarium, tam właśnie, gdzie jej zrobiłem miejsce, było ich mnóstwo. Jeszcze taka jest tutaj nieproporcjonalna. No ale właśnie taka jest. O, a to widzicie, jest prawie w tym samym miejscu, ten kamień o tym, co wskazuje. A nie, to nie jest to samo, to jest troszeczkę dalej.
dał się waran z rajskiego ogrodu szamana sfotografować. Czekał, aż ja to zrobię, kontrolując szamana, czy za mocno się nie zbliży. No słuchajcie, takich jaszczurek właśnie tutaj na ogrodzie właśnie, to mam po prostu czasami 3 spod nóg, pieszkają w różnych kierunkach, mnóstwo, a ta jedna jest taka z przodu domu, a druga właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie zrobiłem. Znaczy może jest więcej, no ale ja przynajmniej zarejestrowaliśmy po jednej. No to jest gigantyczna, słuchajcie, ona ma, no ja wiem, no minimum 25 cm z ogonem, ale przypuszczam, że więcej. Naprawdę duża jaszczurka. Może z tego będzie jaszczur z Komodo. W każdym bądź razie, no taki, o widzicie, tym okiem swoim gadzim. Kontrolował szamana. Troszeczkę wszedł w trawę, ale już potem nie uciekał. Dał sobie zrobić zdjęcie z całkiem bliskiej odległości. Nawet z nim zacząłem gadać, że jak jest taki uprzejmy, to może wezmę go na rękę i tego, tak jak kiedyś był proces z myszką. No ale stwierdził, jakoś nie dał pozwolenia i sobie potem poszedł powolutku, ale nie uciekał, tylko właśnie tak. Bo sobie pomyślał, szaman, nie przesadzaj. No i tyle. No w każdym razie widzicie, piękny jest. Widzicie, z tym ogonkiem to po prostu, no prawie 30 cm ma. Naprawdę duża jaszczurka. Duża jaszczurka, piękna. Także szaman ma w tym swoim ogrodzie dużo jaszczurek. I dużych jaszczurek. Bo dużo śnić musi, w związku właśnie z całym procesem zapoczątkowanym, swoje tam okolice urodzin, warsztatów i tak dalej. Mnóstwo rzeczy w związku ze... zostawimy jeszcze na chwilę. Niech nam pośni trochę ten jaszczur z Komodo, rajskiego ogrodu szamana. Tym okiem połypie na was. Może jakaś inspiracja będzie, bo on jest na tyle duży, że jeszcze go wam udostępnię, spokojnie podzielę się z wami też. Warto. A u Daniela też były. A to jak u Daniela były, to już wystarczy. Daniela tylko kawałek słuchałem i właśnie nie słyszałem. Doszedłem, że mocno zapracowany. Alina zadała tutaj pytanie, do którego się odniosę. No fajnie, że coraz bardziej te audycje się tak zaczynają w formie trochę bardziej rozmowy między nami. To wtedy jest też większa inspiracja dla szamana i większe odniesienie z tym, co tam chodzi. Na co jest zapotrzebowanie na przestrzeni. A to jest bardzo fajne pytanie. Czy ma być zgoda na wszystko, czy kreowanie wszystkiego? No właśnie, słuchajcie. To wszystko można powiedzieć. Można zadać pytanie, a kto pyta? Nie w sensie osoby, tylko kto w tej osobie, kto w tej istocie pyta. Bo jeżeli mamy nakręconą ego osobowość i w pewien sposób to jest taki poziom naszego przejawiania się na tą chwilę. Nie jest to absolutnie nic złego i nie należy z tym walczyć, bo nie można z tym walczyć, dopóki nie przychodzi moment w ewolucji istoty, że jest gotowa w ogóle na zauważenie tego. A ten moment niekoniecznie w ogóle przychodzi w przejawieniu tutaj w materii, no to nie ma sensu nawet sobie specjalnie tego pytania zadawać, więc no wydaje nam się, że powinniśmy to kreować. Wydaje nam się, czy jesteśmy przekonani, że powinniśmy spełniać to, co sobie tam wymarzymy i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z takimi decyzjami
usiłujemy coś w tym życiu osiągnąć i wychodzi to z mniejszym lub większym skutkiem. No i właśnie te skutki powodują, że uczymy się czegoś lepiej albo gorzej. Bo nigdy nie jest tak, że wszystko nam wychodzi, tylko z reguły między naszymi oczekiwaniami a tym, co się manifestuje, jest duża rozbieżność. No i z powodu analizy różnych rzeczy, które są związane z tą rozbieżnością, możemy się mnóstwo nauczyć. Kiedy wchodzimy na poziom taki, kiedy w zasadzie się manifestuje dość łatwo to wszystko, co sobie pomyślimy, to jest to poziom taki następny, kiedy w zasadzie już tutaj z tego poziomu, jak to Alina określiła, zgody na wszystko, w pewien sposób odczytujemy informacje, no i dlatego tak łatwo nam przychodzi manifestacja tego. To jest taka dość płynna granica i też często nie wchodzi to na poziom takiej jakiejś głębszej refleksji i zastanawiania się nad tym, bo wtedy, kiedy istocie wychodzi dość łatwo kreacja, to się nad tym nie zastanawia, bo po co? Manifestuje się wszystko to, co sobie w pewien sposób życzy. Można powiedzieć, że to świadczy o tym, że no nie ma sprzeczności w świadomości, przede wszystkim nie ma sprzecznych programów w umyśle, no i dlatego wszystko to jest w harmonii i może się fajnie, łatwo przejawić, no więc po co specjalnie się nad tym zastanawiać. Zastanawiamy się wtedy, kiedy no jest problem z manifestacją. No ale też wtedy możemy się mnóstwo uczyć, ale żeby a, może do tego wrócę, znaczy dojdę za chwilę. No i to jest właśnie takie wahadełko, trochę. Także gdzieś między tymi biegunami właśnie zgody na wszystko i kreowania wszystkiego trzeba szukać tego, co jest dla nas akurat na tą chwilę ważne, istotne, w czym się dobrze czujemy, z czego możemy w wielkim stopniu skorzystać. No ja bym to bardziej tak po prostu widział. No widzicie, to wam jeszcze pokażę trochę rajskiego ogrodu, bo fajne te zdjęcia wychodziły niektóre. No i dojdziemy, słuchajcie, do tęczy. To wszystko w tej fali. Chikan, fali węża. Pierwsza wiosenna tęcza, którą Szaman zauważył. I nawet sfotografował, ale to chyba jeszcze trochę. No widzicie, pokażę wam troszeczkę tego rajskiego ogrodu, bo nim można też się zachwycić. A to co? To kopczyk. No i tak to mamy. Także słuchajcie, ten balans wcale nie jest taki łatwy tutaj. W zasadzie z tego balansu czy można powiedzieć, znajdując w tym balans w całym naszym przejawieniu,
Ach, to też jeszcze źle zacząłem. Czy całe to nasze życie polega na tym, żeby nauczyć się balansować te wszystkie czasami mocne sprzeczności, które funkcjonują no, na różnych poziomach naszego przejawienia. W zasadzie te wyzwania, które sobie rzucamy tutaj, to właśnie one takie są, po to są, żeby zbalansować wiele rzeczy. Im wyższa nasza świadomość tutaj, to tym z wyższego, można powiedzieć, poziomu manifestacji istoty te wyzwania są uruchamiane. Dopóki tutaj jesteśmy no, tacy trochę w początkowej drodze manifestacji, szczególnie na tej planecie, to można powiedzieć, że tutaj jak gdyby no, często te życia takich istot są projektowane no, na przykład z poziomu strefy nulifikacji prawie że w całości, czyli nie powiem, coś odchodzę od tego, z poziomu naszej duszy, natomiast przejawienie tutaj istoty kompletne z tym poziomem nie ma kontaktu, więc w pewien sposób jest tutaj taki automatyzm bezrefleksyjny, bo jeszcze nie może być mowy o odkodowywaniu tutaj z tego poziomu jakiejkolwiek treści świadomie przez istotę, o czuciu czegokolwiek. Dopiero kiedy zwiększa się świadomość tutaj operacyjna, kiedy ewoluuje nasza jaźń, stają się możliwe przepływy, staje się możliwe odczytywanie tych wszystkich informacji. No i tutaj z coraz wyższego poziomu zaczynamy odczuwać wpływ, zaczynamy z tego powodu zadawać sobie pytania coraz głębsze dotyczące naszego poziomu, naszego istnienia. No i co za tym idzie, no tutaj dodatkowe wachlarz determinantów różnych się pojawia odnośnie no, prostych rzeczy. Można powiedzieć, że to samo, czy te same elementy życia rozumiemy coraz głębiej i głębiej i nagle po... Kurczę, no tak już szeroko pomyślałem, że po prostu znowu werbalizacja utknęła mi. Trzeba by na język przejść prawie. No dobra, spróbuję się wrócić trochę. W każdym bądź razie może być tak, że spotykając drugą istotę o innym poziomie świadomości, często no, radykalnie takim innym i rozmawiając o tych samych rzeczach, na przykład o domu, no bo tutaj dzisiaj dużo rozmawiamy o domu, pod pojęciem tego domu i co za tym idzie, o tym wszystkim, co w związku z tym domem funkcjonuje w naszej świadomości, mamy tak różne wyobrażenia, mamy tak różne pojęcie tego z drugą istotą, tylko ze względu właśnie na różnicę w poziomie świadomości, że po prostu tutaj no, wręcz można by powiedzieć, że nie mamy wspólnych, tak jakbyśmy w ogóle o zupełnie różnych rzeczach mówili. I to jest, słuchajcie, właśnie normalne, tak w pewien sposób manifestuje się właśnie świadomość, że głębia znaczenia tej samej rzeczy, czy tej samej sytuacji, no czasami jest
różnica tak znacząca, że no po prostu, szczególnie jeśli chodzi tutaj o komunikację od wyższej świadomości do niższej, no to po prostu nie ma możliwości w ogóle komunikacji, przekazania pewnych rzeczy. Myślę, że każdy z was wiele razy się irytował, że mówi w prosty sposób o prostej rzeczy do kogoś tam, a on po prostu tego nie rozumie. No i może na początku to powodować nie tylko irytację, ale wręcz jakieś takie głębsze emocje w nas. No a słuchajcie, no tu się nie ma co irytować, no po prostu, no takie to jest. Czasami nie jesteśmy w stanie właśnie ze względu na właśnie różnice w świadomości prostych rzeczy przekazać, bo po prostu nie ma możliwości odkodowania przez drugą istotę w taki sposób prostej informacji. No i wtedy po prostu trzeba sobie, zdając sobie z tego sprawę, przyjąć jej interpretację i zacząć jej używać, jeżeli chcemy do jakiegoś konsensusu dojść, albo prowadzić dalej ten temat, albo coś osiągnąć, bo na przykład ta relacja jest natury zawodowej, czy natury jakiejś, która, no można powiedzieć, jest nam potrzebna do jakichś tam działań, do jakiejś tam manifestacji, no to wtedy jedną możliwością jest używać, żeby to dalej mogło się rozwijać, żebyśmy mogli swój cel jakiś tam zamierzony osiągnąć, to używać pojęcia znaczeniowego tej właśnie istoty, z którą się komunikujemy. No, coś mnie rwać zaczęło. O, szyt.